jesteśmy tutaj, bo chciałeś zobaczyć szafkę Torylesa. Tak. Dobra, robimy wywiad. Proszę pana, kiedy się doczekam transferu ze Świtu, bo moja inwestycja mi się nie zwraca. Dokładnie. I przychodzisz w końcu do Atletico czy do Realu? Tak, ja też bym chciał wiedzieć. Rób mu zdjęcie. Robię. Jeszcze raz głośniej. Jednak. Głośno. Żeby cała drużyna Świtu słyszała. Za 80 milionów Atletico, dobra, jeden jest mój. A drugi jest przyklejony. Czekaj, będziesz miał to zdjęcia z wodą, nie będzie mieć konsoli. Ale po samym klientu, bo muszę wysłać. Masz ten telefon, że będę ci zabrać. Proszę sobie mi dać kwestię pojemu pisać. Pisać, ja chcę skuczać do Libre de Alecto de Madrid, para ser mi zbyt na kolejego sytuacji, sentę los como buenos colchones, ¿vale? Gadaj chłopie, gdzieś tam na rezerwach siedział. 10 lat na rezerwie. Jedziesz, no dobra, zwróci mi się. Ta wycieczka do Madrytu, jeszcze do paru innych. Siadaj tam, chłopie. No to masz. Daj, zrób mu zdjęcie. Ale jakąś zapłatę, bo ja robię mu zdjęcie. Nawet jak odsiedzi na rezerwie, to... W pierwszej ławce to są płytkie rezerwy, w drugiej ławce są głębokie rezerwy. Dobra. Nie. Patrzcie na mnie. Czekaj, teraz muszę przybliżyć. Dobra. Widać, że całe życie na rezerwie będzie siedział. Idziesz w słońcu. Kapujesz. Będzie ładnie ci widać. Zgadać się, żeby cienić do góry. Dobra, się, tato. Ja też chcę mieć zdjęcie. Mario Balotelli. To chyba nie ten klub. Dobra, już. Dosyć tego. Tell me what I want to hear. Tell me that you will fall.
Trzeba cały mecz wytrzymać na tej ławce, chłopie. Drobno, to jest strona Atletico. Tutaj stał ten trener ich. Nie, z naszej strony to jest odwrotnie. Nie, my tu byliśmy, na górze. No. Tu siedzieliśmy gdzieś. O, nad tą. Tutaj nad tą, gdzie komentatorzy siedzieli. You have to fight hard, and you have to be proud to wear the shirt for every minute.